czym żyje szkoła? Jak wspierać wszystkich uczniów i uczennice? Jak budować dobre relacje w szkole? Jak być uważnym na swoje potrzeby? Jak pracować łatwiej i skuteczniej? Dołącz do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości. Ja trzymam kciuki także żeby Państwo także podczas tego wieczoru mogli o siebie zadbać, bo teraz już przechodzimy do tych głównych treści. Być może nawet taka cisza na czacie, bo Państwo właśnie dbają o siebie i taką trochę mam nadzieję. I oddaję już teraz głos naszej prelegentce Justynie, która dzisiaj jak zobaczyła ten slajd i wypunktowane te nie wszystkie jeszcze jej obszary działań, to złapała się za głowę. Ale właśnie, Justyna jest certyfikowaną nauczycielką uważności mindfulness zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży. Tutaj mają Państwo wymienione te modalności, można powiedzieć, w których Justyna pracuje, z trenerką Family Love, jest ekspertką podejścia self-rec, o którym dzisiaj będzie szczególnie mówiła w kontekście właśnie samoregulacji zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jest edukatorką pozytywnej dyscypliny w klasie, co też powinno wzbudzić tutaj Państwa zainteresowanie. Obecnie rozwija się w dalszym ciągu w Mindfulness Association Polska na ścieżce programu Compassion Based Living Course. Chyba się nie pomyliłam. Ale jest także nauczycielką, jest czynną nauczycielką i to są właśnie tacy ludzie, których lubimy zapraszać do naszych webinariów i Justyna będzie prowadziła także warsztat pogłębiający, o którym powiemy na końcu. Ale już teraz, Justyno, oddaję Ci głos, ja się całkowicie chowam. To jest takie webinarium, w którym Państwo tylko chłoną wiedzę od jednej osoby. Bardzo się cieszę za to. Dziękuję za to zaproszenie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jestem z Państwem właśnie w środowy wieczór, czwartkowy wieczór. Ojej, jak ten czas szybko leci. Słuchajcie, no to jeśli już jesteśmy tutaj wszyscy razem, to zapraszam Was do tego, żeby najpierw sprawdzić, jak to jest z nami. Gdzie teraz jesteśmy? Jeśli Państwo byliby chętni, żeby przez chwilę sprawdzić ze sobą, w jakim miejscu, w skali od 1 do 10, gdzie 1 to najmniej, a 10 to najwięcej, jesteśmy, jeśli chodzi o napięcie po całym tym dzisiejszym dniu. Jaki mamy poziom napięcia, może najpierw? Od 1 do 10, jakbyście Państwo to określili. Jeśli chcecie Państwo podzielić się na czacie, to będzie mi bardzo dobrze to zobaczyć teraz, gdzie wspólnie jesteśmy. O, wystartowaliśmy z wysokiego C, 10, 11, ale też jest 5, 8, 7, niektórzy 2, niektórzy 7. Jesteśmy w różnych miejscach. 2, 7, ok. To przejdźmy teraz gdzie indziej. Do pokrewnego regionu, czyli do naszych zasobów energetycznych. Na jakim poziomie energetycznym jesteśmy? Od 1 to najmniej, do 10 to najwięcej. Ile mamy w sobie zapasu energii? Jakbyśmy mieli powiedzieć bateryjki, jak są naładowane nasze wewnętrzne, to ile by to było? 0,5. 5, 1, 4, 8, 7, 6. Tu jest trochę bardziej wyrównany poziom. No to jeszcze przekornie zapytam o trzeci obszar. Jak to jest z naszym spokojem, jakimś rodzajem odprężenia, relaksu w tym momencie? W jakim miejscu jesteśmy, jeśli o to chodzi? O odprężenie, relaks, wypoczęcie, jakiś stan odpuszczenia. To gdzie jesteśmy? 2, 5, 0, 2,
trzy. Okej. Trzy. Bardzo jest to ciekawe, żeby to zobaczyć i sprawdzić. Dziękuję Państwu, że się Państwo podzielili tym, w jakim miejscu są teraz właśnie. Zastanawiam się, czy to było łatwe, żeby to rozpoznać i ocenić. Jeśli Państwo chcecie napisać, czy było łatwo, czy to było trudne, dajcie znać proszę na czacie. Łatwo czy trudno ocenić, gdzie jesteśmy? Średnio. To znaczy, ta odpowiedź średnio dla mnie oznacza, że trochę to robimy. Łatwo, wspaniale. Gdy ktoś pisze, że to było dość łatwe lub łatwe, to mi to mówi, przekazuje mi to taką informację, że robicie to Państwo od czasu do czasu. Okej, a czego potrzebujemy, żeby rozpoznać, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu jesteśmy? Mam wrażenie, że potrzebujemy dwóch rzeczy, przynajmniej zatrzymania i ciekawości. Nie da się sprawdzić, w jakim miejscu jesteśmy, jaki mamy poziom energii, jaki poziom napięcia, w jakim miejscu jesteśmy w takim naszym systemie kojenia, jeśli się nie zatrzymamy i nie skierujemy jakiegoś naszego wewnętrznego wzroku ku sobie właśnie. I czy jesteśmy tym zaciekawieni? Czy możemy powiedzieć, że to nam niesie jakąś informację i na bazie tej informacji możemy coś dalej zrobić? Jestem przekonana, że tak, bo jeśli wiemy, ile mamy energii, jaki mamy poziom napięcia i czy jesteśmy ukojeni, zrelaksowani czy nie, to może nam pomóc zaplanować, co zrobimy za chwilę dla siebie, co zrobimy w klasie, jak będziemy działać z uczniami. Jeśli taką wiedzę o sobie, taki rodzaj wglądu w siebie mamy, to startujemy naprawdę z bardzo dobrego miejsca, jeśli chodzi o bycie przy sobie, z uczniami, z całą grupą w klasie. Oczywiście za tymi naszymi diagnozami, samodiagnozami idą również jakieś historie. Z pewnością, gdy zadałam Państwu pytanie, na jakim poziomie, jaki poziom napięcia teraz rozpoznajecie w sobie, to być może przyszło Wam na myśl różne wydarzenia, które dzisiaj to napięcie podniosły. Albo jakieś sytuacje, które obniżyły poziom energii. I na pewno z takim rodzajem wglądu w siebie przychodzi jakaś historia. Lub też przychodzi historia związana ze stanem innych naszych uczniów na przykład, z którymi, których widzimy, oceniamy ich poziom energii lub napięcia w jakiejś skali i od razu dokładamy do tego jakąś historię. Aha, on się chyba nie wyspał, albo coś się wydarzyło. Na przykład jeśli ma wysokie napięcie, to być może brał udział w jakiejś stresującej sytuacji. Tego tak naprawdę nie wiemy. To są historie, które generuje nasz umysł i czasem one dokładają nam tego napięcia, zabierają nam energię, bo jeszcze się dodatkowo w nie angażujemy. Jeszcze będziemy trochę o tym mówić, o tych historiach, które pojawiają się w nas, gdy próbujemy sprawdzić, gdzie jesteśmy. Bo one często nam nie służą, a są tylko pewnymi narracjami, które nie pomagają nam w regulacji. No dobrze, to jesteśmy po pierwszym ćwiczeniu i od takiego miejsca, z tego miejsca sprawdzania, gdzie jesteśmy, możecie Państwo również zaczynać pracę ze swoimi uczniami. To jest bardzo wspierające, gdy rozpoczynamy zajęcia, wiedzieć sami, gdzie jesteśmy, ale też gdzie są nasi uczniowie, żeby oni mogli to sprawdzić dla siebie. Z tą wiedzą zupełnie inaczej zaczynają proces edukacyjny. Jak najszybciej sprawdzić i rozpoznać, gdzie jesteśmy?
Najlepiej to zrobić przez ciało. Każdy z nas na szczęście je ma. I jestem przekonana do tego pierwszego stwierdzenia, które Państwo tu widzicie na slajdzie, że ciało nie kłamie. Nawet jeśli my chcielibyśmy narzucić jakieś swoje historie, to gdy sprawdzamy nasz poziom energii i poziom napięcia z ciałem naszym, to ono nam powie prawdę. I to jest taki barometr, do którego zawsze warto się odwoływać. Jeśli za bardzo się zaplączemy w te historie, które sobie opowiadamy o różnych trudnych wydarzeniach, najczęściej w naszej codzienności, to powrót do czucia tego, co jest w ciele, bardzo nas uziemia i urealnia jednocześnie. To samo możemy również zaproponować naszym uczniom. Dzieci jako takie mają generalnie bardzo dobry kontakt ze swoim ciałem. Do momentu, gdy nie zaczniemy kwestionować, że to, co mówi ciało tego lub innego dziecka, to jest nieprawda. I wtedy dziecko zaczyna ufać nam, a nie ufać swojemu ciału. Więc zachęcam Państwa do tego, co sama robię zresztą ze swoimi uczniami, żeby uczniowie sprawdzali, jak to jest teraz w nich, w ich ciałach. Tutaj tylko w nawiasie chcę dodać, że trzeba być jako dorosła osoba towarzysząca dzieciom bardzo wrażliwym człowiekiem na ewentualne traumy, które dziecko mogło kiedyś doświadczyć. Jeśli Państwo wiecie, że dziecko ma za sobą jakieś dramatyczne, trudne wydarzenia, to kierowanie uwagi ku ciału trzeba zrobić z dużym wyczuciem i jakimś rodzajem wrażliwości i być może kierować uwagę dziecka na takie obszary ciała, które są względnie neutralne. W wakacje brałam udział w takim szkoleniu związanym z uważnością w szkole. Szkoleniu doktora Chrisa Willarda, bardzo znanego psychologa klinicznego, psychoterapeuty z Uniwersytetu Harvarda. I właśnie on wzmiankuje o tym, że takimi neutralnymi częściami ciała są wnętrza dłoni albo wierzchy stóp. To są takie miejsca, przy których, gdy uwagę tam skupiamy, jest małe prawdopodobieństwo, że jakieś traumatyczne wydarzenie zaiskrzy, odnowi się. Chodzi o to, żeby nie retraumatyzować dziecka ponownie, jeśli ono ma takie doświadczenie traumatyczne. Ale jeśli znacie już swoich uczniów, znacie troszkę ich historię, ich sposób funkcjonowania w szkole, to myślę, że bardzo dobrze jest wracać do tego, co mówi ciało, bo ono nie kłamie. A mam wrażenie, że tak bardzo idziemy w stronę edukowania głowy i tych procesów poznawczych, które się dzieją w nas, że zapominamy o tej bazowej części naszego człowieczeństwa, od szyi w dół, czyli o naszym ciele. I wracanie do ciała pozwala nam rozpoznać, gdzie jesteśmy, ale też zadbać o siebie całego lub całą. I o tym połączeniu pomiędzy umysłem a ciałem, o tym sprzężeniu zwrotnym, jakie się dokonuje pomiędzy tymi jakby dwoma częściami nas, mówią również materiały Szkoły Pełnej Emocji, o których Emilia wspomniała na początku. Ja przygotowując się do tego spotkania z Państwem, przejrzałam materiały, obejrzałam filmy, które są dostępne i muszę Państwu powiedzieć, że rzeczywiście bardzo warto z nich skorzystać. I tutaj, gdy mówimy o tym całościowym patrzeniu na ucznia, to warto zerknąć do takiego fragmentu tych materiałów. Pamiętam, chyba to jest drugi scenariusz bodajże lub trzeci, ale musicie to sobie Państwo sami przejrzeć. Gdzie mieszkają emocje? Uczenie dzieci rozpoznawania emocji jako odczuć obecnych w ciele jest bardzo wspierające, jeśli chodzi o
opowiadanie o emocjach, mówienie o nich, jakoś wyrażanie ich i w ogóle najpierw, pierwszy krok, rozpoznawanie ich, bo wtedy to nie są rzeczy, które przychodzą z zewnątrz, to nie ktoś dorosły mówi, teraz czujesz złość, tylko rzeczywiście możesz poczuć w swoim własnym ciele, w jakich miejscach w ciele tę złość czujesz. Może to są zaciśnięte ręce, a może to są, może strach czujesz, bo drżą ci nogi, tak jak tutaj właśnie na tym slajdzie wyciętym z filmiku, z krótkiego 2- czy 3-minutowego filmiku właśnie z pakietu Szkoła Pełna Emocji. Więc te rzeczy, o których ja teraz mówię, są jak najbardziej dostępne również dla dzieci. Można ich tego uczyć właśnie korzystając z tych narzędzi, które CEO już daje. I to połączenie umysł-ciało, ono oczywiście działa w kierunku tego, że ciało wpływa na to, jak pracuje nasz umysł. Jeśli ciało jest zmęczone, głowa nie będzie pracować, ale również głowa, umysł, to co się dzieje w nas poznawczo, intelektualnie, mentalnie w ogóle, wpływa na to, jak się ma ciało. Jeśli dziecko podąża za jakimiś historiami trudnymi, jeśli się angażuje w narrację dotyczącą stresu, to jego ciało będzie się bardzo napinać, i to znów będzie działać na to, że jego funkcje poznawcze będą ograniczone. Więc na samym początku tego naszego spotkania bardzo zachęcam do tego, żeby wracać do ciała. Nie będzie to dla Państwa możliwe, żeby to proponować dzieciom, jeśli sami nie będziemy tego robić. Więc zanim wejdziesz do klasy, zanim zaczniesz lekcję, to sprawdź przez chwilę zatrzymania, jak to jest teraz w Twoim ciele. Może zauważysz napięcie w ramionach, możesz je puścić. Może zauważysz napiętą szczękę, na chwilę możesz ją puścić. Może zauważysz trzymający mięśniami brzuch i miednicę napiętą, możesz na chwilę rozluźnić. Ale też możesz po prostu zauważyć, że to wraca i pamiętać, że w takim jesteś teraz miejscu i od czasu do czasu robić sobie takie mikroprzerwy, co jest niezwykłym wyzwaniem, żeby sprawdzać, jak to jest teraz w ciele. Możecie to robić również ze swoimi uczniami. Będziemy być może jeszcze o tym więcej mówić za chwilę. Więc ciało. Ale tematem naszego całego dzisiejszego spotkania jest regulacja. I pani Marta z BNP Paribas wspomniała o tym właśnie, że możemy wszyscy dbać o regulację. Warto więc na początku zastanowić się, czym regulacja jest, bo to słowo jest dosyć popularne ostatnio, ale czy dobrze je rozumiemy, warto się chwilę nad tym zatrzymać. Więc rozumiem, że zwracam się do grona nauczycieli, do którego sama należę, i nauczyciele to jest taka specyficzna grupa, która chciałaby gotowych odpowiedzi, gotowych rozwiązań, bo nie mamy czasu na to, żeby wypracowywać je w pewnym sensie od początku. Więc od razu rozczaruję Państwa, albo nie, mam nadzieję, że nie, że regulacja to nie jest jakiś rodzaj sprytnego narzędzia do radzenia sobie z problemami. Jest to raczej jakiś rodzaj bycia ze sobą i z innymi, który jest oparty na szacunku i ciekawości. Właśnie tej ciekawości nam pani Marta na początku życzyła. Więc to jest jakość niezbędna do bycia wyregulowanym nauczycielem, prowadzącym wyregulowaną klasę. Ciekawość i szacunek. No bo co regulujemy w naszej codzienności? Regulujemy głośność radia, gdy czujemy, że jest za cicho, na przykład gdy jedziemy samochodem i jest duży szum, podkręcamy. Lub gdy jest za głośno, gdy jesteśmy po całym dniu zmęczeni, skręcamy tą głośność. Możemy regulować termostat w naszym kaloryferze, gdy jest nam za zimno lub za ciepło. Możemy regulować jasność światła. Możemy regulować ułożenie fotela, bo właśnie teraz chcemy siedzieć prosto, a innym razem potrzebujemy więcej odprężenia i relaksu, więc go pochylamy. Czyli to słowo regulacja, którego używamy też w naszym codziennym życiu, nie oznacza, że coś jest niewłaściwe albo zepsute. Wręcz przeciwnie, oznacza, że właśnie teraz potrzebujemy czegoś konkretnego do osiągnięcia jakiegoś rodzaju dobrostanu, tak?
I w różnych momentach życia potrzebujemy różnych rzeczy. Być może teraz wieczorem potrzebujecie Państwo kocyka, herbaty, położenia się na kanapie, odpoczynku. Rano być może nie będziecie mieli potrzeby nakrywania się kocykiem i robienia sobie gorącej herbaty, bo będziecie pełni energii i będziecie potrzebowali czegoś innego. Więc słowa regulacja możemy używać właśnie w takim rozumieniu, bardzo szerokim, jako dostosowywania warunków zewnętrznych, ale też wewnętrznych do tego, czego akurat potrzebujemy. W związku z tym tak bardzo ważne jest najpierw, jako pierwszy krok, zauważenie, czego teraz potrzebuję. I tu z przytupem wchodzi uważność, czyli umiejętność zauważania tego, co się dzieje w nas i dookoła nas. Aha, ja widzę, czego teraz potrzebuję. Brzmi to niezwykle prosto, gdy o tym mówię, natomiast w naszym życiu mam przekonanie, że wiedzieć, czego naprawdę potrzebuję, to jest bardzo wymagające. I z tym zauważaniem wiąże się też jakieś dociekanie. Aha, czy to na pewno jest to, czy ja potrzebuję tego, czy tego? To jest też dostarczanie sobie tych rzeczy, których właśnie odkryliśmy, że potrzebujemy. To jest też reflektowanie, zastanawianie się nad tym, co mi rzeczywiście służy. Czy ja teraz na pewno potrzebuję otworzyć paczkę chipsów, czy raczej potrzebuję zdrzemnąć się, a może potrzebuję się napić. I wybieranie tego, co rzeczywiście jest słuszne i właściwe, bo to, co chcemy, nie zawsze oznacza to, czego naprawdę potrzebujemy. Czyli to jest ta regulacja, o której tutaj mówimy, to jest jakiś rodzaj procesu, dzięki któremu przywracamy kontakt ze sobą, taki prawdziwy kontakt, nie życzeniowy, ani nie wymyślony. Prawdziwy, realny, namacalny kontakt ze sobą. I to słowo regulacja możemy też znaleźć w różnych opracowaniach, w literaturze, w webinarach, w dwóch odmianach. Do słowa regulacja jest dołączany przedrostek samoregulacja, czyli to jest taki rodzaj regulowania siebie i środowiska, który robimy sami. My dla siebie. Ja robię teraz dla siebie, reguluję siebie, czyli ja sama mogę sprawdzić, czego potrzebuję, czy to mi rzeczywiście służy, dostarczyć to sobie, sprawdzić, jak to działa na mnie. Ale może zachodzić również proces koregulacji. I to jest bardzo ważna rzecz dotycząca naszego bycia w klasie razem z uczniami. Bo koregulacja oznacza, że to inni regulują się dzięki mnie, ale ja również reguluję się dzięki innym. I tutaj znów, jakie to jest istotne, w jakim stanie my jesteśmy. I jak bardzo to wpływa na naszych uczniów. Działa między nami, jak to Stuart Shanker, twórca metody Selfek, nazwał, niewidzialne Wi-Fi, które nas łączy i przez które przesyłamy sobie informacje na temat naszych stanów. Jeśli, nawet jeśli jesteście Państwo nieświadomi i wchodzicie rozregulowani o bardzo niskim poziomie energii, wysokim napięciu, zupełnie nie w systemie kojenia jesteście, to czy chcecie, czy nie chcecie, to będzie działać na Waszych uczniów i oni będą podświadomie, ich systemy nerwowe będą się regulowały do Waszego. I wy do ich, to jest to, co tak bardzo czujemy, gdy emocje się udzielają, prawda? Gdy dzieci krzyczą, gdy są głośne, to w naturalny sposób my chcemy przekrzyczeć ich, tak? Czyli udziela nam się ich stan pobudzenia. Tak samo im udziela się to, co jest w nas, dlatego tak ważne jest, żebyśmy my wchodzili świadomi do klasy, wiedząc, w jakim miejscu jesteśmy. Często powtarzam sobie i innym nauczycielom, że praca w szkole to jest 90% pracy ze sobą, pracy nauczyciela i 10% pracy z uczniami.
bardzo bym chciała zostawić Państwu tę myśl, że szkoła jest bardzo o tym, jacy my jesteśmy i jaki mamy wgląd w siebie, jak pracujemy ze sobą, bo to my jesteśmy w pewnym sensie narzędziami pracy, którą wykonujemy, więc warto o siebie dbać. Często też myślę, że spotykamy się z pomieszaniem pojęć dotyczących samoregulacji i samokontroli. Gdy ja wypełniam arkusze związane z diagnozą dzieci, moich uczniów, to pojawia się tam taki element dotyczący samokontroli. Czy dziecko kontroluje emocje? I zawsze przy tym punkcie coś mi wybucha w głowie i myślę sobie, jak to jest w ogóle możliwe, że ja muszę to napisać. Myślę, że wielu dorosłych nie kontroluję w różnych momentach swoich uczuć. Ja sama tego nie robię zawsze w 100%, a muszę napisać, czy sześciolatek na przykład potrafi to robić. Więc dobrze jest też zastanowić się przez chwilę, jaka jest różnica pomiędzy samoregulacją a samokontrolą. Tak jak powiedzieliśmy na początku, regulacja jest właśnie pełna uznania i szacunku. Tu nie ma jakiegoś rodzaju przemocy. Czyli ja sprawdzam ze sobą, czego potrzebuję, i próbuję sobie to dostarczyć w takich najprostszych słowach, jeśli można to ująć. Natomiast samokontrola jest o tym, że mi jest niewygodnie, ale ja mam siłę i tego nie pokażę, wytrzymam. I to jest, myślę, że Państwo czujecie, jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim. Jeszcze to rozwinę, za chwilę przejdziemy przez kolejne elementy. Właśnie, regulacja, którą stosujemy długo, jeśli się zatrzymujemy przy sobie i sprawdzamy, aha, jak ja się teraz mam, jaki jest mój poziom napięcia, jaki jest poziom energii, czego ja teraz potrzebuję. Jeśli łagodnie to stosujemy wobec siebie, to może nas zaprowadzić do takiej zdolności, żeby rzeczywiście kontrolować siebie, czyli gdy ja jestem uważna na siebie i sprawdzam, jak to jest dla mnie i czego ja potrzebuję, to zwiększa się moje pole adaptacji i pole tolerancji na to, co jest trudne i nieprzyjemne, i wtedy samokontrola nie staje się tak bardzo trudna. Nie muszę tam ładować, w cudzysłowie, tyle energii, żeby zahamować to, co teraz właśnie czuję. Gdy jednak nie regulujemy się sami na początku, tylko od razu chcemy zastosować tą twardą samokontrolę, to bardzo się przeciążamy i tracimy dużo energii, bo żeby nie pokazać, jak ja się teraz czuję, czego potrzebuję, i żeby nie pokazać emocji, które się z tym wiążą, muszę w to włożyć bardzo dużo energii. Ja, jako osoba dorosła, a co dopiero dziecko lub nasz uczeń, bo myślę, że Państwo jesteście tu nauczycielami, którzy pracują jakby w różnym zakresie wiekowym. I to dotyczy zarówno, nie wiem, 3-latka, 6-, 10-latka, jak i 15-latka, jak i 8-10-latka. Czyli wracając, jeśli się wyćwiczymy w regulacji i bardzo często będziemy sprawdzać, jak to jest z nami, czego potrzebujemy, to nie będziemy mieć już tak dużo oporu przeciwko temu, że jest trudno, bo my już to znamy, myśmy to sprawdzili. A, jestem w tym miejscu, gdzie potrzebuję różnych rzeczy. To, czy możemy to sobie dać, czy nie, to jest jeszcze inna kwestia. Ale jeśli ja podchodzę z szacunkiem i łagodnie do siebie, do swoich potrzeb, uznaję je jako takie, które mogą się pojawić i będą się pojawiać często, będzie nam o wiele łatwiej przejść do samokontroli, która już nas nie będzie wtedy tak bardzo kosztować, bo już będziemy siebie znać i będziemy wiedzieć, co na nas działa, żeby dać sobie to, czego potrzebujemy, albo wytrzymać ten moment, kiedy jeszcze nie mogę sobie dostarczyć tego, co mnie jakoś ukoi i wyreguluje. Więc zwłaszcza myślę, że teraz mówię do tych nauczycieli, którzy zaczynają może swoją przygodę z pracą, z klasą, to jest taka myśl, że nie jest dobrze zaczynać od samokontroli na starcie, nie wymagać tej samokontroli od uczniów, ale też nie wymagać od siebie, że ja teraz tutaj o to wytrzymam i dam radę, bo to naprawdę czerpie niesamowite pokłady energii i na dłuższą metę nam to nie służy.
Jakiś czas temu prowadziłam też takie spotkanie dotyczące regulacji w Szkole dla Innowatora i wtedy przygotowałam razem z Emilią takie slajdy właśnie porównujące, czym jest samoregulacja, a czym jest samokontrola. I tu właśnie Państwo na tym slajdzie widzicie, że samoregulacja stara się rozpoznać, co się dzieje, czyli zidentyfikować i zredukować przyczyny różnych problemów związanych z naszymi emocjami, z naszym myśleniem, z zachowaniem, tak? I zawsze tu szukamy czegoś, co tam jest pod spodem. Natomiast samokontrola w ogóle nie chce się zajmować tymi rzeczami, które są pod spodem, tylko ona chce po prostu, żeby nie było problemu. I nie będę się zajmować tym, co jest pod spodem, przyczynami, tylko po prostu, jeśli coś się wydarzy, to wtedy się tym zajmę, ale chcę, żeby to po prostu znikło, albo chcę takiej magicznej różdżki, która sprawi, że tego nie będzie. Więc to, co jest typowe dla samokontroli, to przyglądanie się jedynie zewnętrznym zachowaniom. Natomiast samoregulacja widzi pod zewnętrznym zachowaniem znacznie więcej. Myślę, że do tego dojdziemy, gdy będziemy omawiać kroki, które proponuje Stuart Shanker w kwestii właśnie metody samoregulacji. I to nie jest tak, że my jesteśmy bardzo jacyś tacy rozmiękczeni czy niezdyscyplinowani w samoregulacji, a w samokontroli to jest jakiś rodzaj właśnie takiej wewnętrznej dyscypliny, którą mamy. Możemy do tej wewnętrznej dyscypliny dojść w łagodny sposób i sprawić, że ona nam nie będzie szkodzić tylko poprzez właśnie przejście przez proces samoregulacji. Możemy się ćwiczyć dzięki samoregulacji w umiejętności świadomego zarządzania uwagą i hamowania lub aktywowania tych zachowań, które są rodzajem odpowiedzi na różne zewnętrzne bodźce, które do nas docierają. Właśnie, samokontrola zachęca do pokonywania słabości, ćwiczenia się, natomiast samoregulacja chce, żeby ten wysiłek związany z kontrolą był niższy, żeby to przejście było łagodniejsze. Jest w tym dużo nieoceniania, jakiegoś takiego łagodnego spojrzenia na siebie, pozwolenia, żeby było to, co jest. Natomiast w kontroli jest dużo osądów. To jest tak bardzo głęboko w nas, nawykowe osądzanie wszystkiego i wszystkich, zresztą związane z naszą neurobiologią, nasz mózg tak działa, że po prostu skanuje otoczenie i sprawdza, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne. Ale sprawdzanie, czy możemy na chwilę odłożyć osąd i sprawdzić, jak to jest poza takim naszym impulsywnym ocenianiem sytuacji dotyczącej siebie czy innych, to może być bardzo wspierające w naszej pracy i zużywać mniej energii. A o to nam przecież chodzi, żebyśmy mieli dużo zasobów do pracy z uczniami i ze sobą. Czyli samoregulacja sprawia, że samokontrola staje się możliwa, ale nigdy wychodząc od samokontroli nie dojdziemy do samoregulacji. Więc to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby zacząć pracę z uczniami związaną z emocjami, z ich stanem, a w związku z tym też z tym, jak oni będą za chwilę uczyć się po prostu. No dobrze, bazą do regulacji w moim odczuciu jest obserwacja. To jest odkrycie moich ostatnich lat. Myślę, że niegdyś to była bardzo doceniana dziedzina w szkolnictwie, obserwacja. Trochę żeśmy ją zarzucili, zaniedbali, a może warto do niej wrócić. Obserwację bardzo zalecała Maria Montessori w swojej metodzie i pierwszym obserwatorem powinien być sam nauczyciel. I nauczyciel powinien być zaciekawiony najpierw sobą, tym, co jest we mnie. W jakim ja stanie przychodzę do szkoły, jak ja prowadzę lekcje, co się we mnie odpala w reakcji na słowa lub zachowanie jakiegoś ucznia, to jest nasz pierwszy punkt zainteresowania. Nie chcemy od razu zmieniać świata, innych, klasy,
Jest to mało prawdopodobne, że nam się to uda, ale dużą sprawczość mamy, jeśli chodzi o rozpoznawanie tego, co jest w nas. I na to mamy wpływ największy. Więc obserwowanie siebie, niedoceniana aktywność, którą bardzo Państwu polecam, nawet zarezerwowanie sobie w ciągu dnia 3 minut w szkole na to, żeby poobserwować siebie, sprawi, że ten rodzaj wewnętrznej obserwacji będzie nam towarzyszył również w procesie edukacyjnym, któremu przewodzimy na przykład. Będziemy widzieć, co się w nas dzieje w odpowiedzi na różne reakcje uczniów. Będziemy widzieć nasze zmęczenie, nasze pobudzenie, będziemy widzieć nasze nawykowe reakcje i taki rodzaj zaciekawienia sobą bardzo pomaga w tym, żeby zarządzać sobą i klasą w bardziej wyregulowany sposób. Nauczyciel jest również zainteresowany uczniami i tym, w jakim oni są stanie. Bardzo niewdzięczny jest obrazek, kiedy wchodzi cała klasa na lekcję i nauczyciel po prostu bez cienia zainteresowania zaczyna wykład. No to proszę, otwieramy zeszyty i dzisiaj przejdziemy do ułamków dziesiętnych. Bez spojrzenia na uczniów, bez sprawdzenia, jak oni się mają, bez zapytania albo wyrażenia przypuszczenia. Widzę, że część z Was dzisiaj, części jest trudno. I nawet takie proste stwierdzenie na początku jest wyrazem Waszego zaciekawienia tym, jak to jest z uczniami, wyjściem ku nim i wzięciem pod uwagę tego, że to oto siedzą żywe osoby przede mną i mogą być w różnym stanie, a w związku z tym różnie też przyswajać to, co chcę im przekazać. Oczywiście jest też nauczyciel zaciekawiony całą grupą, w jakim stanie jest cała klasa. Gdy zapytacie na początku zajęć uczniów, jak się mają, to będziecie procentowo widzieć, ilu uczniów jest o niskim poziomie energii, ile ma wysokie napięcie i możecie w związku z tym coś zrobić. Jeśli tego się nie dowiecie, możecie uderzać głową w mur i nic się nie wydarzy poznawczo, jeśli nie uwzględnicie tych faktorów, co do których nie będziecie ciekawi, więc bardzo zachęcam do tego, żeby wyjść od obserwacji siebie, ale też zaciekawić się uczniami i mieć takie otwarte oko na nich, jak to jest z nimi. I krok dalej to jest umiejętność dzielenia się obserwacjami. Naprawdę podzielenie się tym, jak ja się mam dzisiaj, albo jak widzę, że ma się klasa, to jest jakiś rodzaj normalizacji tego, co się dzieje wśród uczniów. Jeśli właśnie powiecie, widzę, że dzisiaj jesteście bardzo pobudzeni, czy coś się wydarzyło, albo skąd to wynika, to już to nazwanie tego, co widzicie, spuszcza trochę napięcia z uczniów, którzy mogą uznać, ach, to znaczy, że to jest normalne. Skoro ta tutaj dorosła nauczycielka mówi, że widzi to pobudzenie i w ogóle w normalny sposób o tym mówi, to znaczy, że to nie jest coś chorobliwego albo niewłaściwego, że tak może być. W związku z tym oni mogą przytaknąć lub zaprzeczyć. Oczywiście może być tak, że nie zgadliście Państwo, że jest zupełnie inaczej, ale to otwiera przestrzeń do wymiany i do kontaktu. Wtedy różne rzeczy, których doświadczamy, przestają być dziwne albo głupie. Można mieć tak, można mieć tak, mamy różnie. I w porządku jest też o tym powiedzieć. Myślę, że nauczyciel tutaj jest jakimś rodzajem modelu, który pokazuje, że możemy też o tym rozmawiać. Oczywiście bardzo też zachęcam Państwa do tego, żeby używać języka osobistego i mówić też o sobie. Oczywiście w granicach, jakich Państwo uznacie, że to jest właściwe na ten moment, ale używanie języka osobistego, o którym mówi Jesper Juhl, bardzo powoduje wzmocnienie więzi między nami a uczniami. Po pierwsze, oni widzą w nas nie tylko wykładowcę czy przekaziciela wiedzy, ale widzą człowieka, który też zmaga się z rozmaitymi stanami, doświadcza różnych emocji, w związku z tym normalizuje nasze doświadczenia. I gdy to słyszymy od nauczyciela, jak on się ma,
Ja bardzo często, gdy czuję, że podnosi mi się napięcie i że mam mało energii, mówię o tym uczniom, że tak to teraz właśnie jest. I dzięki temu oni zaczynają używać takiego języka i też mówią, a ja mam cię bardzo, już mi w bateryjce tylko tyle zostało. I to jest dla mnie niezwykły sukces, bo dzięki temu, że ja dzieliłam się z nimi swoim doświadczeniem, oni umieją nazywać swoje własne i mają z nim kontakt, a to jest bezcenna umiejętność. I tej obserwacji dotyczącej samego siebie i doświadczanych przeżyć, uczuć, emocji można się nauczyć. Świetnymi materiałami do tego, znów odwołuję się do pakietu Szkoła pełna emocji, są właśnie materiały z odcinka drugiego tego pakietu, możecie je Państwo znaleźć i to jest zarówno film, jak i scenariusze, zwłaszcza przykuł moją uwagę scenariusz dotyczący emocji, które mieszkają w szkole w różnych miejscach. Niezwykle ciekawe doświadczenie, zamierzam je zrobić ze swoimi uczniami. W scenariuszu jest to opisane jako właśnie wędrowanie przez przestrzeń szkolną i rejestrowanie, jakie emocje nam towarzyszą. Co czujesz, gdy wchodzisz w ogóle, przekraczasz próg szkoły? Jak się czujesz, gdy jesteś na korytarzu? Jak się czujesz, gdy wchodzisz na stołówkę? Jak w sali lekcyjnej? Jak się czujesz w sali sportowej? Jakie emocje nam towarzyszą i z czym one są związane? To jest bardzo ciekawe doświadczenie, zwłaszcza dla młodszych. Natomiast to nie jest tak, że te materiały ze szkoły pełnej emocji są tylko dla młodszych. Jest również chyba autorstwa Emily, jeśli się nie mylę, scenariusz dotyczący tego, co nam mówi nasza głowa. I tam możemy się, myślę, że ze starszymi uczniami trochę, przyglądać tym, jakie mamy historie dotyczące różnych trudnych sytuacji. I od razu pięknie tam jest podane antidotum na te trudne myśli, które nam się przydarzają. Jak możemy zastępować te krytyczne głosy w naszej głowie? To mi się nie uda, to jest za trudne. Tyle razy poniosłem porażkę, znów mnie wyśmieją. Różnymi wspierającymi komunikatami, które możemy sobie zapisać, którymi możemy się podzielić z innymi, bo przecież emocje biorą się nie tylko... Ich źródłem nie są tylko zewnętrzne czynniki czy bodźce, ale także my sami niestety generujemy albo stety, bo emocje są rodzajem informacji, które do nas docierają. My też generujemy sami z siebie różne emocje, jeśli i wspierające, i niewspierające, które wywołują nasze myśli. I jeśli się tym myślom nigdy nie przyglądamy, to jesteśmy trochę jak łódka na morzu, która jest bezwładna, bo fale nią tarmoszą w różne strony. Natomiast jeśli zaczniemy się przyglądać naszym myślom, to zobaczymy, ile z tych myśli generuje różne trudne uczucia, z którymi nam ciężko sobie poradzić. I to dotyczy zarówno nas, dorosłych, ale również młodych ludzi, naszych uczniów. I tutaj bardzo Was odsyłam do tego trzeciego odcinka. Ja to nazywałam odcinkami, może nie wiem, trzeciego rozdziału, jakby to ująć, nieważne. Właśnie tego pakietu Szkoła pełna emocji, bo tam zobaczycie i filmik króciutki, i będziecie mieć gotowy scenariusz do tego, jak rozmawiać z dziećmi na ten temat, a proste to nie jest. Więc obserwacja jako punkt wyjścia do samoregulacji. I oczywiście obserwacja nam się kojarzy z pewną oceną, że coś jest jakieś. Gdy na to patrzę, to od razu ta ocena się w nas pojawia. I to jest zupełnie naturalne. Już o tym wspominam, że tak działa nasz mózg, który po prostu chce zabezpieczyć nas przed różnymi trudnymi wydarzeniami, uchronić nas po prostu. Ale czy możemy zaobserwować swoje oceny? To jest już trochę bardziej wnikliwe działanie, ale dostępne nam jak najbardziej. Jaka ocena mi się pojawiła? Jaka ocena tej sytuacji? Jaka ocena tego ucznia? Jaka ocena mnie samej, mnie samego w danym momencie się pojawia w głowie? I czy możemy zatrzymać się i nie pójść tak szybko za tą oceną i zaklasyfikować się? Jestem
nieudany, znów mi nie wyszło, nie daję rady i tak dalej, zatrzymać się i zobaczyć. I czy możemy się zaciekawić tymi naszymi rodzajami oceniania każdej sytuacji? Jeśli podejdziemy do tego nie w sposób taki sklejony, ale zaciekawiony, to możemy zobaczyć, aha, ja mam taki schemat. Za każdym razem, gdy coś mi się nie powiedzie, od razu pojawia się we mnie jakiś krytyczny głos, który mi mówi to i to i to, i to obniża mój poziom energii. To mi nie służy. I to jest punkt wyjścia do tego, żeby coś zmienić. A to już jest jakby dalszy proces. Nie będę za dużo o tym mówić, bo nie mamy dzisiaj tyle czasu. Więc bazą do regulacji w szkole, do koregulacji jest wyregulowany nauczyciel. Czyli to jest taki nauczyciel, który wie, gdzie jest. To zrobiliśmy na samym początku naszego spotkania. Wiem, gdzie jestem. Czyli jestem jakiś stabilny, że uczniowie, którzy przyjdą, będą wiedzieli, kto tu przed nimi stoi. Będą się mogli oprzeć na tej osobie, bo ona wie, gdzie jest. Jaki jest mój poziom napięcia, jaki jest poziom energii, czy mam jakiś rodzaj relaksu, czy spokoju, może tego potrzebuję więcej. Po prostu zaciekawienie i sprawdzenie, gdzie jestem. Kolejnym elementem w regulacji nauczyciela może być to, co mnie drenuje. Jeśli drenuje mnie duży hałas, to jeśli mam przerwę i nie mam dyżuru na korytarzu, to mogę, nie wiem, założyć słuchawki, to mogę zostać w klasie, to mogę otworzyć okno, popatrzeć na drzewa zielone i w ten sposób odzyskać troszkę energii zużytej przez angażowanie się w dźwięki przytłaczające w szkole. Doskonale rozumiem, jak to jest być przytłoczonym przez hałas. I też jestem nauczycielem, który szuka tego, czego potrzebuje. Właśnie. Jeśli czuję, że fizycznie już nie daję rady, no to może na przerwie jest taka opcja, żeby położyć się na chwilę w klasie. Albo usiąść, gdy chodziłam całą lekcję. A może napić się. A może przeciągnąć się. Szukam, czego potrzebuję. A może w ogóle nie zwracam uwagi na to, że jest godzina 14, a ja od rana nic nie jadłam. Może tego potrzebuję. I daję sobie to, co jest możliwe w tym momencie. Oczywiście wymagania względem naszego dobrostanu w stylu teraz potrzebuję wyjechać na tydzień na Bali, być może są nierealne do spełnienia w tym właśnie momencie, ale być może jest możliwe na przykład przyniesienie do klasy trzech roślin, na które będę patrzeć w czasie lekcji i one mnie będą jakoś koić. A może otworzenie okna, a może coś innego mogę sobie dać, co mi delikatnie obniży poziom napięcia i podniesie poziom energii. Czasem jest to możliwe w bardzo małym zakresie. W związku z tym, czy możemy uczyć się akceptować to, co jest teraz? Teraz jest trudno. Nazwanie, że teraz jest trudno, ale że ja mogę sobie dać nawet taki gest, który ja teraz wykonuję, jak położenie ręki na sercu. To jest jakiś znak dla ciała, że oto teraz przy tym ciele jest ktoś, kto jest blisko, kto dotyka. Nasze ciało nie rozpoznaje, czy to jest nasza ręka, czy to jest ręka kogoś innego. Tak jak czasem potrzebujemy, żeby ktoś nas przytulił, poklepał po ramieniu i powiedział, wszystko będzie dobrze, my możemy dać to sobie sami. Ale punktem wyjścia do tego jest zauważenie, że właśnie teraz jest tak. Bo jeśli będziemy walczyć z tym i będziemy się zżymać na to, że teraz jest trudno, to nie będziemy dla siebie wspierający. Nie będziemy mogli sobie pomóc w tej trudnej sytuacji, więc akceptacja jest takim pierwszym krokiem, żeby jakoś zaradzić na to, co jest trudne. Ale też myślę, że wyregulowany nauczyciel to taki, który ma swoje strategie na powrót do równowagi. Jeśli jakaś sytuacja nas bardzo rozbije,
to co mi pomaga w takich momentach totalnego rozbicia? Pomaga mi na przykład wyjście i pogadanie z koleżanką, a może pomaga mi cisza, zamknięcie się na 3 minuty w łazience i głębokie oddychanie. Może pomaga mi zjedzenie czegoś, albo napicie się, albo wyjście na 2 oddechy ze szkoły. Może to mi pomaga. Jakie mamy strategie? Czy w ogóle mamy jakieś strategie na powrót do równowagi? I oczywiście z tym się wiąże również to, jak dbamy o siebie długodystansowo. Czy rzeczywiście mamy czas na odpoczynek? Czy sobota i niedziela to są momenty, kiedy możemy sobie pozwolić na to, żeby być poza szkołą, naprawdę poza szkołą, żeby po bardzo trudnym dniu pracy przyjść do domu i zrobić sobie godzinną drzemkę, jeść zdrowo, poruszać się, mieć grono ludzi, z którymi będziemy się spotykać i rozmawiać. A może takim rodzajem długodystansowego dbania o siebie będzie superwizja nauczycielska, która myślę, że jest niezwykłym narzędziem, bardzo Państwu polecam. Korzystam z niej i naprawdę zmienia to jakość mojego życia. O ile wiem, CEO też proponowało jakiś rodzaj superwizji dla nauczycieli, więc warto śledzić, co CEO proponuje, bo to są bardzo dobre strategie, takie związane z długodystansowym dbaniem o siebie. Tak, i tu taka grafika właśnie od Stuarta Shankera, to w jakim ty jesteś w stanie jako nauczyciel, jako osoba dorosła, wpływa na to, do jakiego stanu będą się koregulować twoi uczniowie. Ja miałam taki przykład, kilka lat temu pracowałam przez jakiś moment w przedszkolu z małymi dziećmi i był w tym przedszkolu chłopiec niemówiący, chociaż 4-letni bodajże, autystyczny i bardzo trudno mu przychodziło zasypianie, więc ja często siadałam z nim, on jakby przytulał się do mnie i usypiał tylko wtedy, gdy ja byłam wyregulowana. Natomiast gdy ja byłam napięta, przeżywałam coś, byłam niespokojna, on tak bardzo odbierał to, co się we mnie dzieje, że w te dni nie zasypiał. Dzięki niemu naprawdę regulowałam się również razem z nim, sprawdzając, jak to jest we mnie dzisiaj. I czasem byłam zaskoczona samą sobą, bo to dziecko było jakby barometrem, które mi pokazywało, co jest we mnie. I więc my często tego nie widzimy, ale rzeczywiście jest tak, że my wzajemnie się koregulujemy. Zwróćcie uwagę Państwo, że jeśli Wasze dzieci są intensywne, trudne, to Wy w jakiś sposób łączycie się z nimi w tym stanie. Jeśli jesteście słabo wyregulowani sami, jeśli nie macie takiej bazy mocnej w sobie, natomiast jeśli Wy wiecie, gdzie jesteście, jesteście stabilni, to wy wciągacie dzieci jakby w swój stan emocjonalny. Ich układ nerwowy dopasowuje się do waszego i wtedy jest łatwiej. Więc rzeczywiście warto o tą własną regulację zadbać, żeby koregulacja zachodziła i żeby po prostu zwyczajnie było nam łatwiej. No właśnie, przed Państwem dr Stuart Shanker, twórca metody samoregulacji, która naprawdę pozwala w taki dogłębny sposób zadbać o siebie. I chcę Państwu przedstawić teraz, zostało nam pół godziny jeszcze czasu, 5 kroków, które prowadzą w taki metodyczny sposób do pracy z regulacją, samoregulacją i koregulacją. Zastanawiam się tylko, czy Państwo jeszcze jesteście ze mną. Jeśli jesteście, to zastanawiam się też, jak Wam się słucha tego i czy coś z Wami rezonuje z tego, co ja mówię, czy wydaje Wam się to przydatne. Dajcie Państwo znać, że żyjecie, jesteście i że nie mówię do ściany. Okej, tak, dobrze się słucha. Świetnie, to znaczy, że jeszcze Państwo nie, Wasz poziom energii zupełnie nie spadł do zera, wspaniale. Dziękuję, że się odzywacie. Słuchajcie Państwo, no to jeszcze pół godziny, konkretne kroki, które są do zastosowania.
Oczywiście wybierzcie Państwo taką wersję nieoptymalną, że teraz oto ja usłyszę i teraz będę codziennie wszystkie te kroki realizować i wypełniać, tylko niech to służy ku Waszej inspiracji. Być może coś jednego sobie z tego weźmiecie, co Was zainspiruje, żeby nad tym dłużej sobie pobyć, z tym sobie pobyć i poświęcić temu swoją uwagę. No więc do dzieła. Krok pierwszy. Stuart Shanker mówi o takich 5 R. Po angielsku to przeformułuj, jak ja to tutaj napisałam, to jest reframe, czyli zmień ramę jakby, zobacz w inny sposób tą sytuację, z którą się teraz spotykasz. I najczęściej to są sytuacje jakieś wywołujące stres, jakieś sytuacje trudne, związane z dużymi emocjami. Czy to u dziecka, czy to u innej osoby, czy to u Was samych. Czy możemy tą sytuację zobaczyć w inny sposób? Zobaczyć, co w gruncie rzeczy się dzieje, co tak naprawdę tam jest. I zadać sobie 2 kluczowe pytania. Dlaczego to się dzieje? Jakie jest tego źródło? Na przykład Wasz uczeń odmawia współpracy. No i pierwsza wasza reakcja jest taka, że no halo, ja się na to nie zgadzam. Oburzenie, jakiś gniew, tak? Ale jakby to było zatrzymać się przez chwilę i zaciekawić się, właśnie to słowo zaciekawienie jakoś nam towarzyszy dzisiaj od początku, dlaczego on tak właśnie reaguje? To jest pierwsze pytanie. I drugie, dlaczego teraz to się dzieje? Dlaczego właśnie teraz? Najczęściej nie jest to jakiś rodzaj świadomego, niegrzecznego zachowania, jak to mówimy, chociaż słowo grzeczny i niegrzeczny jest bardzo płynne i tak naprawdę nie wiem, o co w nim chodzi, ale często go używamy. Najczęściej jest to zachowanie spowodowane nadmiernym stresem. I ten stres to nie musi być tylko stres związany z jakąś sferą poznawczą. To może być stres związany z tym, że na przykład jestem głodny, albo w klasie jest za ciepło, albo siedziałem od 3 godzin i już nie mogę wysiedzieć, potrzebuję się ruszyć, albo pokłóciłem się z kolegą na przerwie. I teraz nie mam siły, żeby się zajmować jakimkolwiek zadaniem, tylko myślę o tym, co się wydarzyło i przeżywam tą sytuację. Albo to zadanie, które pani mi proponuje, jest za trudne. Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Albo wydarzyło się coś w domu trudnego. Czyli mamy tutaj różne przyczyny tego możliwego trudnego zachowania. Jeśli pozostaniemy tylko na takim powierzchownym widzeniu sprawy, to bardzo często jesteśmy skazani na porażkę, bo będzie walka między mną, między tym, czego ja chcę, a do czego teraz jest zdolny uczeń. I to do niczego nas nie doprowadzi. Możemy siłować się, możemy pokazywać, kto ma władzę, zmuszać się do różnych rzeczy, ale rzeczywisty proces uczenia się na pewno się nie dokona. Więc warto zastanowić się przez chwilę. Czasem nie można tego zrobić na bieżąco, nie można poświęcić temu bardzo dużo czasu, ale można mieć taki rodzaj zaciekawienia. Aha, dlaczego? I warto jest się zastanowić samemu i może, jeśli nam przyjdzie coś do głowy, zapytać o to ucznia. Czy ty nie chcesz tego robić, bo to jest za trudne dla ciebie? Albo czy ty nie chcesz tego robić, bo nie chcesz pracować w grupie z tą lub inną osobą? Albo czy ty tego nie chcesz robić, bo czujesz się zmęczony i chciałbyś na przykład teraz przejść się? Jeśli zaproponujemy różne odpowiedzi, być może uczeń nam powie tak, a być może powie nam nie, ale już jesteśmy bliżej celu, żeby rozpoznać, dlaczego tak jest. Oczywiście ja podałam jakiś taki banalny przykład związany z taką codzienną sytuacją szkolną, ale on dotyczy każdego zachowania, zarówno dorosłego, jak i dziecka. Czy możemy spojrzeć na to trochę głębiej, pytając, dlaczego to się dzieje i dlaczego to się dzieje właśnie teraz?
A na przykład godzinę temu to był uczeń, który wspaniale pracował. Coś teraz właśnie się dzieje. Może on przeszedł z jednej klasy do drugiej i w tej klasie miga świetlówka. I on się nie może skupić po prostu. Albo to go bardzo rozregulowuje i zabiera dużo energii, żeby sobie z tym radzić. Czasem tak banalne rzeczy mogą jako chochliki stać za różnymi trudnymi sytuacjami i zachowaniami dziecka. No właśnie, co ja widzę w tej sytuacji, gdy próbuję przeformułować to zachowanie? Widzę jakieś emocje i emocje, nigdy dość powtarzania tego, są informacjami o potrzebach i wartościach, które są ważne dla nas lub dla ucznia. Tak? To jest to, co właśnie powiedziałam. O co ci chodzi tak naprawdę? Możemy zgadywać i pytać dziecko, jak to jest. I gdy zaczniemy dociekać, to ono samo zacznie znajdować potrzeby, które są ukryte pod emocjami. Jeśli będziecie zaciekawieni, to w pewnym momencie dziecko samo powie, nie chcę tego robić, albo czuję złość, albo odmawiam współpracy, bo teraz potrzebuję tego i tamtego. To będzie no, krok milowy, myślę, że w waszej pracy z dziećmi i w rozwoju waszych uczniów. Emocja, która się pojawia, ona ma taki bardzo neutralny ładunek. Ona nie ma niszczyć, ale ma nas informować. My często odbieramy emocje ludzi bardzo osobiście, że to jest przeciwko nam, że to dziecko chce mi coś udowodnić. Najczęściej jest to informacja o tym, co jest w nim. Pamiętajmy też o rozróżnieniu między tym, co ktoś czuje, a jak działa, bo to są dwie różne rzeczy. Myślę, że dzieci często tego nie oddzielają, dla nich to jest wszystko jedno, ale my dorośli możemy oddzielić emocje od działań. Tak? O czym nam mówią emocje? Być może idą za nimi działania, których nie chcemy, ale możemy emocje uznać, a działaniom powiedzieć stop. Zgadzam się, rozumiem, że czujesz teraz niechęć do czegoś, ale nie chcę, żebyś kopał w ławkę albo niszczył pracę kolegi. Czyli znów to jest taki rodzaj zejścia w głąb. Szukamy pod emocjami potrzeb. To porozumienie bez przemocy bardzo tutaj nam wchodzi z tym, że emocje są informacją o tym, że mamy jakieś zaspokojone lub niezaspokojone potrzeby. I o tym, jak to robić, jak sobie radzić z emocjami, też jest scenariusz w Szkole Pełnej Emocji, to jest czwarty scenariusz i tam macie Państwo filmik i gotowy krok po kroku, jak poprowadzić zajęcia związane z tym, jak żyć z emocjami. Myślę, że to może być konkretna wskazówka, jak sobie poradzić w takiej sytuacji. Drugi krok, który proponuje Stuart Shanker, przeskoczyłam gdzieś bardzo daleko, tutaj jesteśmy, to rozpoznaj, jakie masz stresory, czyli poszukaj, co może być stresujące w 5 obszarach. Ja kilka już z nich wymieniłam, podając tą sytuację w poprzednim roku. To może być stres z obszaru biologicznego, czyli jestem głodny, potrzebuję się napić, jest za gorąco, jest za zimno, jest za bardzo migająca świetlówka, a może jest za ciemno, a może boli mnie ząb, a może mam sweter, który mnie swędzi i muszę go zdjąć i na niczym innym się nie mogę skupić. Obszar biologiczny. Sprawdzajmy jakby, co może powodować rozregulowanie ucznia. Może to być jakiś stresor z obszaru emocjonalnego. Być może uczeń ma z nami kiepską relację, boi się nas na przykład, albo nie ma do nas zaufania, a może pokłócił się z koleżanką lub kolegą, a może ktoś go obraził chwilę wcześniej, a może jest tak rozradowany, że upaja się tylko tym i nie jest w stanie się skupić na czymś innym. Rozpoznajmy co w obszarze emocjonalnym się tam dzieje. Być może jest to stresor z obszaru poznawczego, może pani każe mi zrobić jakieś zadanie, a ja nie wiem, jeśli chodzi na przykład o małe dziecko, nie umiem czegoś zapisać jeszcze, nie znam jakiejś litery, albo nie wiem, w jaki sposób wykonać krok po kroku zadanie, albo to jest dla mnie za łatwe, a może to jest dla mnie za trudne, a może nie rozumiem polecenia, a może potrzebuję powtórzenia, różne tam mogą być rzeczy.
Może też być stresor z obszaru społecznego. W domu wydarzyła się jakaś trudna historia i ja nie jestem w stanie myśleć o niczym innym, tylko o tym. Albo w szkole pokłóciłem się z moją paczką kolegów i nie jestem w stanie się skupić, bo dla mnie ważniejsze jest to, żeby wrócić do stanu przynależenia do grupy, na przykład rówieśniczej. Tak? Może to być również jakiś prospołeczny stresor, na przykład jak mogę się teraz uczyć, gdy jest powódź. Dzisiaj rozmawiałam z moimi uczniami o tym i rzeczywiście no my tu siedzimy w szkole, a tam ludzie cierpią. Być może ukojenie tego obszaru, porozmawianie na ten temat sprawi, że ten stresor zostanie zredukowany i będzie możliwość sensownego, efektywnego uczenia się. No i warto rozpoznać, które z tych stresorów są najsilniejsze, które działają w tym momencie na ucznia najbardziej. Tu właśnie jakby zobrazowałam te pięć obszarów, w których można tych stresorów szukać i sprawdzać. Te stresory to jest to, co obniża nasz poziom energii albo potęguje napięcie. I znów wracamy do tego, żeby zaczynać od siebie. Jeśli ty zadbasz o siebie, jeśli zbadasz, co u ciebie obniża poziom energii i podwyższa napięcie, to będzie ci to łatwiej robić też w odniesieniu do twoich uczniów. I znów mówiliśmy o ciele. Wracaj do ciała i do zmysłów. Sprawdzaj, jak one się mają. Gdy mówisz o emocjach, to, o tym ciele i zmysłach, to myślę o tym obszarze biologicznym. Jeśli chodzi o obszar emocjonalny, wypracuj język, czyli używaj często określeń związanych z nazywaniem emocji. To pozwoli też uczniom lepiej sobie w tej kwestii radzić. Badaj, co uczeń rozumie, czego nie umie. Czyli znów obserwuj, co jest w uczniu takiego. Tak? Pamiętaj o tym, że ważna jest atmosfera w klasie, w domu, w grupie rówieśniczej, że to wpływa też na to, jak uczeń funkcjonuje, jak się uczy. Czy też uczeń nie jest za bardzo przeciążony na przykład pomaganiem innym? Może być taki uczeń, który zawsze jest wybierany, żeby pomóc komuś, a może dla niego to jest po prostu za dużo. A co ciekawe, ty może jesteś stresorem dla tego ucznia. Może twoje perfumy albo sposób mówienia wpływa na to, że on zaczyna się stresować, co nie znaczy, że my mamy jakby cały czas robić sobie jakiś rodzaj rachunku sumienia, ale po prostu z ciekawością sprawdzać, jak to jest, jak my działamy na naszych uczniów. Krok trzeci, skoro już rozpoznamy stresory, co tego naszego ucznia albo nas samych rozregulowuje, czy możemy ten stres zredukować? Czy możemy otworzyć okno? Czy możemy pozwolić na to, żeby uczeń napił się, zjadł kanapkę, żeby teraz zrobić krótką przerwę na ruch? A może potrzebujemy na chwilę przerwać lekcję i porozmawiać o czymś trudnym, co się wydarzyło i jakoś to zneutralizować, znormalizować? Czy jest jakiś sposób, w którym możemy zredukować te stresory, które rozpoznaliśmy? I tutaj nie ma gotowych odpowiedzi. Myślę, że trzeba po prostu testować, bo w każdym momencie naszego życia, w każdej sytuacji może to być zupełnie coś innego. I właśnie, wiele błędów prowadzi do sukcesu. Po prostu testujmy, co działa, ale też dajmy sobie czas. Czasem nie odkryjemy tego, co to jest i nie będziemy umieli zredukować w żaden sposób. Być może zaadoptujemy się my lub nasi uczniowie za jakiś czas, więc dajmy sobie czas, bądźmy cierpliwi. Róbmy sobie przerwy, sprawdzajmy, co działa, czy przerwy nam służą i co najlepiej w tych przerwach robić od na przykład takiego intensywnego uczenia się. Na pewno bardzo działa dobrze ruch, na pewno działa oddychanie. I tutaj znów są zaproponowane w szkole pełnej emocji, w tych materiałach ćwiczenia oddechowe, na przykład dla dzieci, które można robić jako króciutką, minutową przerwę śródlekcyjną. Czasem zadziała odwrócenie uwagi od czegoś, więc to też jest jakiś rodzaj redukowania napięcia związanego ze skupianiem uwagi w danym miejscu. Patrzę na czas, jest nieźle, przechodzimy do czwartego kroku.
To jest krok rozwijaj świadomość. Shankar mówi o nim reflect, czyli zaproś siebie i uczniów do refleksji. I tu jest właśnie praktykuj uważność, czyli sprawdzaj, jak to teraz jest. Co, czy rzeczywiście dobrze te stresory rozpoznałeś, rozpoznałaś, czy udało się je zredukować i jak się z tym masz, jak teraz jest w ciele, czy coś się zmieniło, czy się nie zmieniło. Ale też pozwól sobie na refleksję po jakiejś trudnej sytuacji. Czasami jesteśmy w tak dużych emocjach, zarówno my, jak i nasi uczniowie, że zapominamy o tym, żeby obserwować z ciekawością, bo jesteśmy w ogniu emocji, więc może po jakimś trudnym wydarzeniu, jakiejś trudnej sytuacji, możemy na chwilę wrócić do tego i przyjrzeć się z dystansu, co się wydarzyło. Ten rodzaj rozwijania świadomości jest bardzo cenny, zarówno dla nas, jak i dla naszych uczniów. No i no właśnie, już wspomniałam o superwizji. Korzystaj z superwizji. Ona jest okazją do tego, żeby wrócić do trudnych rzeczy, które się wydarzyły i zobaczyć je w nowym świetle, ale też w oczach drugiego człowieka, żeby on jakby nam odbił to, co rzeczywiście, jak w lustrze, to, co w nas się wydarzyło w tej trudnej sytuacji. Sama zastanawiaj się nad tym, co się dzieje w klasie. Może też będziesz mogła porozmawiać lub mógł porozmawiać z innymi nauczycielami. Nie jest to takie bardzo powszechne, żeby rozmawiać o trudnościach, ale dzielenie się różnymi rzeczami, też trudnymi, sprawia, że ten ciężar staje się mniejszy. Nawet samo wypowiadanie różnych rzeczy, które nam ciążą, sprawia, że jest nam z nimi lżej. Ale też rozmawiaj z uczniami, jak wy się czujecie w tej sytuacji, co moglibyśmy zrobić. Bardzo często oni mają o wiele lepsze pomysły niż my sami, widzą jaśniej różne sytuacje, bo po prostu są w innym miejscu niż my, patrzą z innej perspektywy. Więc bardzo zachęcam do tego, żeby w klasie też podejmować jakiś rodzaj refleksji nad tym, jak się uczymy, ale też jak nam jest ze sobą. Co nas wspiera, co nam utrudnia uczenie się, jak możemy budować dobrą atmosferę w klasie. Taki rodzaj refleksyjności dzielony z innymi, zwłaszcza z uczniami, tworzy po prostu więzi, bo to jest nasze środowisko, to jest nasza sprawa, a my jesteśmy kompetentni, żeby się tym zaopiekować. I w związku z tym zadawaj pytania, czyli nie musisz być skarbnicą dobrych odpowiedzi i wspaniałych rad, możesz po prostu być ciekawa, ciekawy, możesz zapytać i wtedy możesz się dowiedzieć znacznie więcej niż to, co masz jakby w głowie. Umysł eksperta ma zaledwie kilka odpowiedzi, ale umysł tak zwanego początkującego, czyli kogoś, kto jest ciekawy i zadaje pytania, ma nieograniczone możliwości i tych pomysłów może być znacznie więcej. No i wyzwania możesz traktować jako miejsca rozwoju. To nie musi być kamień u nogi. To może być szansa do tego, żeby coś się zmieniło. Oczywiście to jest kwestia też patrzenia na wyzwania. No więc krok piąty, ostatni, czyli zastosuj najlepsze strategie. Czyli wybierz takie działania, które służą tobie, twojej klasie długofalowo i wprowadź jakieś rytuały być może, a może ustal jakieś procedury, które będą służyły tobie, ale też całej twojej klasie, które będą wspierały nas, gdy zobaczymy, że mamy mało energii albo mamy duże napięcie. Czyli jakby zobacz, co pasuje i co rzeczywiście wspiera. Pamiętając jednocześnie, że każda sytuacja jest inna, że my zmieniamy się z dnia na dzień, nasi uczniowie się zmieniają, w związku z tym będą się zmieniały także nasze strategie. To, co działa teraz, za miesiąc może być nieaktualne, bo będziemy w innym miejscu, więc aktualizuj te swoje strategie, zarówno w odniesieniu do siebie, jak i do całej klasy. Dobrze jest też rozmawiać z rodzicami uczniów, bo oni też mają jakieś swoje strategie, które im się sprawdzają w domu, więc to jest fantastyczne źródło, żeby czegoś od nich się dowiedzieć, co działa na to dziecko konkretne na przykład. Ale też dobrze jest zachęcać uczniów, żeby oni sami
opracowywali swoje własne strategie, co dla nich działa, żeby oni umieli samoregulować się, czyli że to już nie ty musisz proponować, a teraz zróbmy to, bo widzę, że jest tak, tylko żeby oni sami zauważali, jaki jest ich poziom energii czy napięcia i sami wybierali to, co im służy najlepiej, bo wtedy oni są po prostu samodzielni. No i bądź wnikliwym obserwatorem, czyli sprawdzaj, czy te strategie na pewno służą, no bo być może zjedzenie siódmej kanapki nie będzie najlepszą strategią, chociaż to się wydaje uczniowi albo tobie w tym momencie najprzyjemniejsze, może to jest strategia tak zwana nieadaptacyjna, czyli ona na dłuższą metę nie służy, ale jakby zaciemnia obraz, coś nam jakby zapycha tą dziurę, którą mamy jakąś emocjonalną, związaną ze stresem, ale nie sprawia, że ten stres rzeczywiście jakoś się niweluje i łatwiej nam z nim być. No właśnie, to tych 5 kroków. One są zaczerpnięte z książek Stuarta Shankara, które widzicie Państwo na ekranie. Jako pierwszą polecam do lektury tą zieloną książkę. Ona jest już dosyć stara, ale myślę, że zawiera treści, które są aktualne cały czas. Również bardzo ciekawa jest ta książka Samoregulacja w szkole. Ona zawiera dużo przykładów, z których możecie Państwo skorzystać i podpowiada również, jak pracować z klasą, w której są dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Więc warto sobie zrobić zrzut ekranu albo zapisać być może te pozycje właśnie Stuarta Shankara, na których ja się opierałam też korzystając z nich, przygotowywałam te treści dla Państwa. I podsumowując może powoli, zebrałam takie 10 przykazań dla nauczyciela, który chciałby samoregulację, regulację w ogóle, bo też koregulację, stosować na co dzień dla siebie i w swojej klasie. Więc zerknijmy, jak to nam brzmi. Taki self-regowy dekalog nauczyciela. To, o czym mówiliśmy od samego początku, czyli, o dziękuję Emilio, że powiększasz, najpierw zadbaj o siebie. No właśnie, ty jesteś najcenniejszym narzędziem edukacyjnym. Nigdy dość tego powtarzać. Ja sobie staram się to powtarzać we wszystkich momentach, w których jestem zmęczona, że odpoczywam, to jest naprawdę strategia regulacyjna dla mnie i że będą z tego czerpać moi uczniowie. Drugie, szukaj przyczyn zachowań, czyli bądź detektywem stresu. Oczywiście wiąże się to z użytkowaniem energii. Takie powierzchowne patrzenie nie zużywa aż tyle energii, ale nie rozwiązuje też naszych trudności. Natomiast bycie detektywem sprawia, że dochodzimy rzeczywiście do źródła i w związku z tym różne trudne sytuacje możemy zmieniać, bo wiemy, z czego się wywodzą. Trzecie, bądź uczniem swoich uczniów. Ja mam poczucie, że bardzo dużo się uczę od swoich uczniów, dlatego że staram się słuchać z zainteresowaniem. Oni mi mówią najwięcej o nich samych, ale bardzo często mówią mi też o mnie, w jakim ja jestem miejscu. I gdy ja nie wykonuję tej pracy dla siebie, to mam niemal gwarantowane, że uczniowie mi to powiedzą. Jeśli tylko zechcę ich wysłuchać z otwartością, a nie rodzajem krytycyzmu wobec tego, co mówią. Zamień stwierdzenia na pytania pełne ciekawości. To jest umiejętność bardzo przydatna nauczycielom. Ja widzę, jak często mam ochotę powiedzieć jakieś zdanie oznajmujące uczniom, informacje im przekazać, a jak rzadko nawykowo mi się pojawia pytanie, ale jeśli z tym pracuję, to widzę, że tych pytań pojawia się coraz częściej i czasami dochodzę do takiego miejsca, że właściwie nic nie twierdzę, tylko zadaję pytania. I to jest bardzo otwierające, bo okazuje się, że gdy jestem ciekawa, odpowiedzi się pojawia znacznie więcej, zewsząd. Także to są pytania skierowane do siebie samego, zamiast stwierdzeń.
Właśnie, eksploruj zamiast zakładać i patrz szeroko, czyli zobacz nie tylko ten swój wąski wycinek, nie patrz przez lunetkę, ale zobacz szeroką perspektywę. Zobacz, w jakim kontekście ty jesteś, zauważ wszystkie okoliczności, które się wiążą z twoim stanem, ale też zobacz kontekst życia swoich uczniów. Wtedy może lepiej będzie ci, łatwiej ci będzie zrozumieć, dlaczego pojawiają się w ich doświadczeniu różne trudności. Buduj samoświadomość, czyli reflektuj to, co było w czwartym kroku. Dawaj uczniom okazję do tego, żeby się zagłębiali w siebie, żeby szukali odpowiedzi w sobie, ale też pozwól uczniom i sobie na wybory, żeby oni mieli naprawdę w każdej sytuacji możliwość wybierania, naprawdę wybierania, a nie tylko takiego pozornego wybierania. Bądź fanem procesu, czyli nie fiksuj się na tym, że już musi być efekt. Mówię to też do siebie, bo bardzo lubię widzieć efekty, ale przyglądajmy się temu, jak dzieci procesują, jak my procesujemy. Fajnie jest to widzieć, porównując, gdzie byliśmy 3 tygodnie temu, 1 września, gdzie jesteśmy dzisiaj, jak dużo się dzieje dobrych rzeczy. I nie bądźmy aż tacy bardzo skupieni na tym, żeby już zbierać owoce, bo od ziarenka do owocu jest daleka droga i można się cieszyć tym, co się dzieje po drodze. Zatrzymuj się, nawet jak jesteś w klasie, na moment, na oddech, poczuj nogi, opuść ramiona, wyjrzyj przez okno, zatrzymuj się też z uczniami. Naprawdę nie musisz pędzić. Dzisiaj widziałam gdzieś takie hasło, pośpiech upokarza, więc nie upokarzajmy się. Miejmy takie momenty na zatrzymanie. Używaj języka osobistego, mów o sobie, wtedy uczniowie będą wiedzieli, z kim mają do czynienia, a tyle też nauczą się, że to jest w porządku, mówić o tym, jak się mamy. No i last but not least, dbaj o relacje. Dbaj o relacje, jaką masz ze sobą, jaką masz ze swoimi uczniami, ale z wszystkimi innymi ludźmi. Relacje naprawdę są bardzo karmiące, oczywiście również wymagające, ale tworzenie pewnej sieci wsparcia bardzo pomaga nam być dobrymi, wyregulowanymi nauczycielami. No i 29 jest, no więc przedostatni slajd. Jestem ciekawa, czy pojawiają się w Was jakieś pytania. A jeśli macie ich tak dużo, to serdecznie Was zapraszam na za tydzień na warsztat. Natomiast jestem też ciekawa, co zabieracie dzisiaj po tej 1,5-godzinnej podróży przez regulacje spędzone. Jestem ciekawa, co zabieracie. Jeśli możecie napisać na czacie jakieś słowo być może, albo jakiś element z tych, które się pojawiały w czasie tego naszego spotkania, to dajcie znać, czy jest coś, co Was inspiruje i co chcecie wynieść. Proces, dbanie o siebie, bo wierzę w Wi-Fi. O, wspaniale. Dziękuję. Koregulacja. Zmiana ramy. Tak, szersza obserwacja. Zagłębianie się i szukanie przyczyny. Niezwykle wymagający, ale bardzo owocny proces. Samoobserwacja. Bycie ze sobą. Jak się cieszę, że zabieracie właśnie ten element, który dla mnie jest też tak bardzo ważny, czyli bycie naprawdę blisko siebie, żeby być potem w bliskości z uczniami. Wspaniale. Bardzo Wam dziękuję za ten czas. Właśnie tutaj Emilia wrzuciła jeszcze slajd o szkole pełnej emocji. Tak. Chcesz jeszcze, Emilio, coś dopowiedzieć? Tak. Dwa słowa dosłownie. Przypominam Państwu, że możecie pobrać pakiet tych materiałów, to po pierwsze, ale to już o tym mówiłam, więc nie będę specjalnie przedłużać. Chcę tylko nawiązać do tego, co powiedziała Justyna, że za tydzień jest warsztat pogłębiający, który także Justyna będzie prowadziła.
Są zamknięte zapisy, ale wiele z osób, które są tutaj, które jest tutaj obecnych, zgłosiło się i uwaga, podczas tego webinarium potwierdziłam Państwa uczestnictwo, co oznacza w praktyce, że powinniście mieć link w swojej skrzynce już. Jeżeli tak się nie stało, bo wiem, że pisały do mnie osoby podczas webinarium, że nie dostały linku do tego webinarium, to ja jeszcze będę wysyłała pewnie też za przeproszeniem normalnego maila, ale o, super, że już niektórzy mają. Tak, będzie nagranie tego webinarium, to jest odpowiedź do pani Beaty. Umieszczę ją w przyszłym tygodniu w bibliotece CEO, także będę też Państwa przekierowywać i prawdopodobnie to będzie jeden mail, w którym Państwu przypomnę, a, że są zaświadczenia do pobrania, kto z Państwa korzysta z naszego systemu, to jest moment, żeby to zrobić, ale także, że właśnie jest nagranie, gdyby ktoś chciał sobie jeszcze przypomnieć. Ja bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Ci, Justyno, dziękuję. Mam takie poczucie, że to były takie bardzo karmiące treści, ja sobie nawet przypomniałam, jak mnie, może się czasem to wydawać takie dziwne, że hello, dotykamy siebie i to coś zmienia w naszym postrzeganiu rzeczywistości, ale ja to ostatnio bardzo często robię i zawsze zauważam, że kiedy na przykład idę i dotknę się, bo czuję, że jestem już za bardzo napięta, zawsze zwalniam. I moje ciało robi to samo, to jest po prostu niezwykłe. I niezwykłe jest też, jak to może nam właśnie pomóc w regulowaniu się, kiedy jesteśmy w klasie. Dobrze, będę wysyłać, tak jak powiedziałam, normalne maile. Mam nadzieję, że część z Państwa będzie mogła uczestniczyć w warsztacie pogłębiającym. Bardzo serdecznie dziękuję za to, co Justyna powiedziała, dziękuję za obecność Marcie, która widziałam, że tutaj szalała po ekranie i wszystko Cię chyba też bardzo inspirowało, bo tak jak powiedzieliśmy, to są także treści, które się przydadzą w takiej rodzicielskiej codzienności i to jest, myślę, bardzo ważne. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję trochę głębiej się tym zająć na warsztacie i przepracować te sytuacje, trudności czy problematyczne momenty, z którymi Państwo macie do czynienia na co dzień, więc pozbierajcie je sobie i przynieście na warsztat, bo będzie okazja wtedy, żeby nad konkretnymi przypadkami się pochylić. Dziękuję za dzisiaj. Dziękuję. Ja również dziękuję. I dobranoc dla wszystkich. Jesteś nauczycielem, nauczycielką, a może dyrektorką? Dołącz. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości.